8 dzielone na 3 równa się 2, reszta 2. 22 dzielone na 3 równa się 7, reszta 1. 17 dzielone na 3 równa się 5, reszta 2. 25 dzielone na 3 równa się 8, reszta 1. 18 dzielone na 3 równa się 6. Wynik działania otrzymamy, gdy spiszemy wyniki poszczególnych działań, nie licząc reszt. Wynik działania 1 dzielone 29 to 0 całości i 0, 3, 4, 4, 8, 2, 7, 5, 6. Ten ułamek ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne, przedstawia 10 cyfr po przecinku. Dalszy ciąg rozwinięć dziesiętnych liczb takie jak 1, 19, 1, 29. Teraz rozwijamy ułamek 15, 59. 15 dzielone na 6 równa się 2, reszta 3. 32 dzielone na 6 równa się 5, reszta 2. 25 dzielone na 6 równa się 4, reszta 1. 14 dzielone na 6 równa się 2, reszta 2. 22 dzielone na 6 równa się 3, reszta 4. 43 dzielone na 6 równa się 7, reszta 1. 17 dzielone na 6 równa się 2, reszta 5. 52 dzielone na 6 równa się 8, reszta 4. 48 dzielone na 6 równa się 8. 8 dzielone na 6 równa się 1, reszta 2. 21 dzielone na 6 równa się 3, reszta 3. Postępujemy tak samo. Wynik działania 15 dzielone 59 to 0 całości 2, 5, 4, 2, 3, 7, 2, 8, 8, 1, 3. Ten ułamek też ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Przedstawiam 11 cyfr po przecinku. Podnoszenie liczb do potęgi. 132.